Mam dziewczynę. Cztery miesiące temu oświadczyłem się jej. Nie, spokojnie, spokojnie. Nie gratulujcie mi, gratulujcie jej. Kolega mnie zapytał przed oświadczynami: Marcin, nie boisz się, że odmówi? Nie, ona jest po 30, to jest pewniaczek. Ludzie jak się dowiadują, że się oświadczyłem, to myślą, że zaliczyliśmy f***kę i gratulują dzieci. O, gratulacje Marcin, oświadczyny, to co? Syn czy córka? Ja mówię, ani syn, ani córka. Aha, czyli chcecie poczekać, aż dziecko dorośnie i samo wybierze płeć rozsądnie. Nie wiedziałem, jak się oświadczyć, a zapytałem starszych, doświadczonych kolegów. I pytam, Radek, jak się oświadczyłeś Agnieszce? A mój kumpel, a za którym razem? Nie wiem, za pierwszym? A Marcin, głupia sprawa. Nie wytrzymałem, jak jechałem do niej i najpierw wcześniej zapytałem ją na gadu-gadu. Mam kumpla, który ma dziewczynę, która uwielbia sporty ekstremalne. Jeździ na przykład na wielkim, ogromnym Harley'u. No i wymyślił coś ekstra takiego. Kupił jej lot balonem na oświadczyny. No i lecą tym balonem, są kilkaset metrów nad ziemią i mój kumpel w pewnym momencie wyciąga pudełeczko i mówi: chciałem zapytać cię, czy... albo nic. Oczywiście miał pierścionek w drugiej kieszeni. Ja oświadczyłem się mojej dziewczynie na plaży w Barcelonie i kilka chwil po tym, jak ja się oświadczyłem, podszedł do nas Pakistańczyk z piwami. Hello, my friend, for you, beer, cerveza? A my do niego: właśnie się zaręczyliśmy, engage, engage, pokazujemy pierścionek. A on: okej, okej, engage, kokain, MDMA, amfetamin. Oświadczyłem się mojej dziewczynie wieczorem, ale gdy dzwoniła do koleżanek opowiadać o zaręczynach, zaczynała opowiadać od: wstaliśmy koło 8 rano, na śniadanie jedliśmy patatas bravas na takich trapezowych talerzykach i opowiadała wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Jaki był wtedy kolor morza, jak wyglądał księżyc, w co ja byłem ubrany, w co ona była ubrana, w co był ubrany Pakistańczyk. Zadzwonił do mnie kumpel: Marcin, jak się oświadczyłeś? Najebane. Jej koleżanki wysyłały nam filmiki. O, gratulacje, 100 lat, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Ja wracam do Polski i mówię: chłopaki, muszę wam coś powiedzieć. Oświadczyłem się. Marcin, kurwa. Niepotrzebnie. Marcin, masz tyle problemów ze zdrowiem. I jeszcze to. A szczerze wam powiem, ja mam tylu kolegów po ślubie, jeszcze jakoś żaden z moich kolegów nie powiedział mi: Marcin, małżeństwo z całego serduszka polecam. Marcin, to niesamowite, jak kobieta po ślubie zmienia się na lepsze. Staje się takim aniołem na twoje rozkazy. Po ślubie możesz robić, co tylko chcesz. Marcin, już niedługo będziesz mężem. Powoli witamy w raju. Ktoś może powiedzieć: Marcin, no to po co się oświadczyłeś? Dlaczego z tą kobietą chcesz spędzić resztę swoich dni? Ona mi nie przeszkadza. Jej też się coś od życia należy. Chciałbym mieć szwagra i chciałbym móc w końcu założyć wspólne konto na Facebooku. Marcin i Sylwia Wojciechowie. Nie no, żartuję. Aż tak mi nie odjebało. Ale powiem wam, mam takich znajomych, którzy mają wspólne konto na Facebooku. Ja mam ochotę na te wspólne konto napisać im jedną krótką wiadomość. Ruchasz się? I niech kombinują, o kogo chodzi. Z tego wspólnego konta kumpel napisał mi wiadomość: Marcin, idziesz wieczorem na piwo? Odpisałem mu: Magda, nie pisz tutaj, bo się domyśli.
pisz tak jak zawsze, na WhatsAppie. Zapytałem też moją narzeczoną, czy podoba jej się pierścionek, nie? Zaręczynowy. A wiecie, jak to jest z kobietami, nie? Kobieta na 15 różnych sposobów potrafi powiedzieć, że coś jest ładne. A to, o Jezu, jaki ładne, a to, o, jaki ładne, a to, ładne. A ta dziewczyna, ładna, ładna. I ty nigdy nie wiesz, czy coś się podoba, czy nie. Ale powiem wam, pierścionek naprawdę mega się ich spodobał. Pierwszego i drugiego dnia. Trzeciego dnia powiedziała mi, no to mogło być troszkę mniejsze, to mogło być troszkę węższe. Po tygodniu pytam, Sylwia, podoba ci się ten pierścionek? A, jak na męski gust. Jeżeli rzeczywiście sam wybierałeś. Po dwóch tygodniach pytam, dobra, podoba ci się czy nie? Jak coś, to możemy wymienić, mam paragon, nie mam z tym najmniejszego problemu. Marcin, mi to się podoba, jak ktoś taki ładny pierścionek zaręczynowy nosi na łańcuszku na szyi. Co? Chcesz go nosić na szyi na łańcuszku? Nie ma łańcuszka. Nie uważacie, że to jest trochę niesprawiedliwe, że tylko kobiety mają pierścionki zaręczynowe, a facet nie ma nic, co by świadczyło o tym, że jest zaręczony? Facet też coś powinien mieć. Na przykład tatuaż na czole. Zaręczony. Ja mam takie wielkie czoło, że u mnie by się zmieściło nawet zaręczony, kochana, nie wierz w ani jedno jego słowo. On tylko ostatni raz przed ślubem chciałby coś poderwać. Facet powinien mieć kolejny tatuaż tu na klacie, że jak się rozbierze przed jakąś inną kobietą, taki tatuaż jak jest na ciężarówkach. Na ciężarówkach jest napis, jeżeli źle prowadzę tą ciężarówkę, zadzwoń do właściciela. I numer telefonu do właściciela. Jeżeli źle się prowadzi, zadzwoń do mnie, narzeczona, jej numer. Tutaj wokół krocza powinien być kolejny tatuaż. Jeżeli widzisz ten tatuaż, to ja zadzwonię do ciebie, suko. I kolejny tatuaż na plecach, jak facet wychodzi po seksie. I co, mówiłam, że dupy nie urywa? Zaręczyny to jest taka dosyć dziwna tradycja. Bo co to są zaręczyny? Ty kobiecie dajesz kawałek metalu z jakimś drogim kamykiem po to, żeby sobie ją zaklepać. Zaliczka. To są zaręczyny. Przecież to jest strasznie dziecinne, to jest infantylne, nie? To jest trochę tak jak w przedszkolu. Pamiętacie jak w przedszkolu, jak śliniło się palec i wkładało do deseru? La, 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 nikt mi go nie zje, nikt mi go nie zje, to jest mój deser. I to działało. I to działało. Dopóki nie znalazł się ktoś naprawdę głodny. Jeżeli ktoś z was sobie myśli, zaręczony, poślinione, zaklepana. Pamiętajcie, że w przedszkolu zawsze był jeden taki, co to wpierdalał nawet kozy. Najgorzej, jak ktoś ma mega parcie na ślub i zaręczyny. Mam znajomych, on ma to totalnie gdzieś, ona cały czas. Siedzimy w grupie przyjaciół, a ona tak ni z dupy, ni z pietruchy nagle. Zaprosiłabym was wszystkich na moje wesele. Ale jeszcze nic nie wiem. I na swojego faceta. Innym razem siedzimy, ono nagle. Patrzcie, z całego naszego towarzystwa tylko ja jestem niezaręczona. Patrzcie, czegoś mi tu brakuje, czegoś mi tu brakuje. Odpowiedziałem jej, brakuje ci witamin, bo ci się skórki rozjeżdżają. Brakuje ci wizyty u kosmetyczki. A ona, Marcin, o co ci chodzi? Moja matka w moim wieku miała już dwójkę dzieci i była po ślubie. A mój ojciec był po drugim rozwodzie i miał niebieską kartę. Licytujemy się dalej? Naszej rodzinie nie zdążyliśmy powiedzieć całego, jesteśmy od razu. Kiedy ślub? Kiedy ślub? Kiedy ślub? Ciociu, ślub będzie wtedy, jak lockdown będzie tak duży, że będę mógł zaprosić tylko księdza i świadków. Zaprosisz ich na wesele, nie zdążą wejść na przyjęcie weselne, już pytają, kiedy dziecko, kiedy dziecko, kiedy dziecko? Ciociu, chodź na bok, ciociu, ciociu, chodź, ciociu. Ciociu,
Mam taką dupę na boku. Dziecko już w drodze, ale ciii. Ciocia chyba nie chce zepsuć tego małżeństwa, co? Najgorzej, bo teraz tak. Normalne białe buty kosztują 200 zł. Ale te same buty, ale ślubne, kosztują już 600. Wejdę, dzień dobry, jest tych białych bucików 45? O, na ślub? Nie, nie, to tylko tak, pod kolor posadzki. Z narzeczoną pójdę do krawcowej. Dzień dobry, ile by kosztowała sukienka biała na komunię dla tej dziewczynki? Dziewczynki? Przecież ona ma 1,70 m wzrostu. No widzi pani, jak mi chrzcica wyrosła? Pewnie przez te jebane GMO w płatkach z mlekiem. Jak będę rezerwował salę, to zadzwonię i powiem: dzień dobry, chciałem zarezerwować salę na 150 osób. O, na wesele! Nie, nie, takie tam spotkanie rodzinne. A z jakiej okazji? Rocznica. A czego rocznica? No, 5 lat w trzeźwości. No, to będzie 130 zł od talerzyk. Aha, 130, 130. A można mieć swój alkohol? Przecież miało być z trzeźwości, ale tylko ten alkohol, którego nie wypiłem przez te 5 lat. Mam kumpla, który jest DJ-em na weselach i kiedyś para młoda zarezerwowała sobie salę na trzest i odpierdolili se wesele. Przychodzi menadżer sali, zobaczyć, co tu się dzieje, podchodzi do pana młodego, mówi: panie, co to ma być? Miał być chrzest, a tu jest tak, DJ, suknia ślubna, tort weselny, a miał być chrzest. A pan młody do niego: a jak pan sobie to wyobraża? Dziecko bez ślubu? Ja też mam parę sposobów na to, żeby coś taniej załatwić. Zadzwonię do cukierni. Dzień dobry, chciałem zamówić tort dla mojej bratanicy, która będzie miała swoją pierwszą pracę w życiu, będzie barmanką. Ile kosztowałby 4-piętrowy tort z napisem Szczęść Boże młodej w barze? Jak będę załatwiał kamerzystę, zadzwonię do, uwaga, TVN. Dzień dobry, czy chcielibyście nagrać włoską tragedię? Jedynie nie mam pomysłu na księdza, bo w kościele czy komunia, czy ślub, czy pogrzeb, tam kurwa musi być posmarowane, nie? Tam hajs musi się zgadzać. Nie ma co przekręcić, nie? Kiedyś byliśmy na imprezie, taka ostra impreza, z 4 rano, zachciało nam się jeść, jedziemy na szybko do McDonald's. Ja byłem trochę wcięty, coś mi strzeliło do głowy i mówię tak, do ekspedientki: dzień dobry, czy mogła mi pani sprawdzić, czy tutaj w McDonaldzie macie wolny termin 14 września? Ona pyta: ale o co chodzi? Chciałem zarezerwować tutaj McDonalda na wesele. Ona: ale przecież nie można. Ja: moment, moment. Czy to jest restauracja McDonald's? A ona: tak. Restauracja? A ona: tak. To proszę mi sprawdzić termin. A ona: że nie da rady. A ja taki wkurzony: no to w takim razie chcę rozmawiać z kierowniczką. Przychodzi menadżerka. Ja do tej menadżerki mówię tak: tu będzie stał alkohol, tam orkiestra, jedzenie wasze. Możecie zrobić nam nawet więcej, spakować później w pudełka. Przecież McDonald's to się przecież kurwa nie zepsuje. I szczerze wam powiem, myślałem, że to jest głupi pomysł, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, jaki jest plus. Tych, których nie lubię z rodziny, mogłem zaprosić tylko na McDrive'a. Dzień dobry, ciociu, dzień dobry, wujku, 2 powiększone zestawy dla was, proszę bardzo. Nie, 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 najpierw koperta, dziękuję, szerokości, do widzenia, fu. Jednym z najbardziej popularnych tekstów, które stworzyłem, jest tekst o ustatkowaniu się. O tym, jak kiedyś mój przyjaciel wziął ślub tylko dlatego, bo wpadł i na swoim weselu pyta mnie: Marcin, ale kiedy ty? No Marcin, kiedy żona, dziecko, ślub, no Marcin, kiedy ty się ustatkujesz? Ja mówię: człowieku, kiedy ja się ustatkuję? Człowieku, ty masz kredyt na 35 lat, masz żonę, masz dziecko, dziecko masz tylko dlatego, że wpadłeś, żonę masz tylko dlatego, że masz dziecko, a kredyt masz tylko dlatego, że masz żonę i dziecko. Ty nie jesteś ustatkowany, ty jesteś ujebany.
I trochę sobie wykrakałem, bo kredyt już mam, żona w drodze, jeszcze tylko dziecko i wiecie, sobie czeka. A powiem wam, że uwielbiam spotykać się z moimi kumplami, którym niedawno urodziło się dziecko. To są tak pasjonujące rozmowy. Ja czerpię z tych rozmów tyle przyjemności. To jest tak fajne, pouczające. Jak ja spotykam kumpla, któremu niedawno urodziło się dziecko, idziemy gdzieś na piwo, to mówię od razu: stary, co tam u dziecka? Miejmy to z głowy. Marcin, byliśmy ostatnio z żoną nad naszym polskim morzem i wyobraź sobie, nie chcieli nas zameldować w hotelu, bo to jest hotel tylko dla dorosłych i nie meldują z dziećmi. Więc co? Na serio? Jest coś takiego? Dałbyś namiar? A najgorzej, jak się spotka takich dwóch tatuśków i tak zaczynają pierdolić o tych dzieciach, nie? A ja to swojego syna zapisałem na pływanie, a ja to swojego syna zapisałem na nurkowanie, a ja to swojego syna na jeździectwo zapisałem, a ja to swojego syna zapisałem na komparatystykę. Ja mówię, stary, komparatystyka? Co to jest? Kurwa, nie wiem. Wiadomo, co mu się w życiu przyda? A ja to swojego syna zapisałem na walki w klatce MMA. Ja mówię, co? Walki w klatce MMA? To ile lat ma twój syn? Termin porodu mamy na środę. Zawsze też pokazują mi zdjęcia. Patrz, Marcin, tutaj, patrz tutaj, patrz. Bardziej podobny do mamusi czy do tatusia? Moim zdaniem do Pąki Michelin, ale nie martw się, stary, i wychowa jak swoje. I przypisują temu dziecku niesamowite cechy. Marcin, muszę ci powiedzieć, że nasz Ksawer, on jest tak fantastyczny. On z nami tak współpracuje. On jest tak inteligentny. Współpracuje? On ma kurwa 4 tygodnie. On jedyne co robi, to pochłania, wydala, je, śpi i płacze. Więcej funkcji ma odkurzacz Rainbow. I wystarczy, że dziecko tylko poruszy grzechotką. O, słyszeliście? Jaki muzykalny. I wystarczy, że tylko dziecko popatrzy w sufit. Patrzcie, patrzcie! Patrzy w sufit, taki inteligentny. Szuka gwiazd. Pewnie będzie pracował w NASA. Wystarczy, że dziecko tylko próbuje sięgnąć po kubek. A babcia, ho, 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 próbował sięgnąć po kubek. Trzeba będzie uważać, będzie alkoholikiem. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że ja nie lubię dzieci. Uwielbiam dzieci, mam chrześnicę, która nazywa się Iga i ma 4,5 roku. Idę z nią kiedyś, 1 listopada, koło cmentarza. Ona nigdy w życiu czegoś takiego nie widziała, bo jest malutka. Ona tak patrzy, wow, wujek, ile świecek, urodziny. Ludzie na nas patrzą, a ona na cały głos. 100 lat, 100 lat, 100 lat, powiem wam, ona akurat jest tak muzykalnym dzieckiem. Nie, to co inne dzieci w jej wieku. Ale naprawdę jest przekochana, jest świetna. Raz mnie tylko wkurwiła. Przyjechali do nas, gotuję dla 8 osób moje popisowe dania. Risotto z curry z kurczakiem i z koprem włoskim. Oczywiście, dla niej muszę w osobnym garku gotować bez kurczaka, bo ci kurczaka nie zje. Po tych 2,5 godzinach w garach daję jej potrawę przygotowaną specjalnie dla niej. Bierze łyżkę, bleh, niedobre, nie będę tego jadła. Ja mówię, dobra, no, okej. Iguś, no to wujek przygotuje ci coś innego. Na co masz ochotę? A ona, na leśnika. Okej, napierdalam dla niej tego naleśnika. To jest kolejne 0,5 godziny w garach. Daję jej tego naleśnika. Oczywiście tego naleśnika nie mogę zawinąć w tą stronę, w którą ja chcę, tylko muszę zawinąć tak, jak ona chce, w tą stronę. Nie mogę danio posmarować w tą stronę, tylko tak, jak ona chce, w tą stronę, bo to kurwa zmieni smak. Daję jej tego naleśnika. Drugie danie, które dla niej przygotowałem, tego jednego dnia.
bierze kawałek, wypluwa, ble, nie będę tego jadła. Jedz, albo umrzesz. I zjadła. Wchodzi jej matka i mówi: Marcin, jak ty masz podejście do dzieci. Niesamowite, że to zjadła, przecież ona ma na to uczulenie. Ale tak szczerze, to też chciałbym mieć kiedyś dziecko. Chciałbym mieć syna. Wiecie dlaczego syna? Syna jest łatwiej wychować. Do syna zawsze możesz powiedzieć: synu, masz już 4 lata, zaopiekuj się matką. No syna jest łatwiej wychować. Syn nigdy nie zostanie prostytutką. No dobra, a nawet jeżeli zostanie żigolakiem, no to co? Przystojnie, po tatusiu. No taka rodzina, no co innego miał robić? Nie mogę się doczekać, jak będę miał syna. Pewnie tak samo, jak ci moi koledzy, będę nagrywał każdy jego kroczek, gdy tylko zrobi, na telefon. Jak będę miał kiedyś syna, odegram z nim scenkę, jak w Królu Lwie. Wezmę go na balkon, żeby pokazać go całemu osiedlu. A siłenia, a wysiła. Ale najbardziej nie mogę doczekać się tego, co robi każdy dumny ojciec. Jeżeli moje dzieci będą w drugim pokoju, wejdę tam i powiem: dla kogo pali się te światło w drugim pokoju? Ja 36 lat żyję w stresie, bo przez 36 lat ojciec mi obiecywał: zobaczysz, będziesz miał kiedyś swój dom, to przyjdę i wszystkie światła ci pozapalam. Ja przez to mam energooszczędne żarówki LED, bo nie wiem, kiedy ojciec się włamie do mojego mieszkania i wszystkie światła puch, 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 puch pozapala. Ojciec zawsze też mi obiecywał: Marcin, będziesz miał swoje dzieci, to pogadamy. Nie mogę doczekać się tej rozmowy. Tato, mam swoje dzieci, gadaj. Marcin, bycie ojcem polega na tym, że musisz codziennie pytać swoje dziecko, czy pani wam coś zadała. Żeby mu pomóc w nauce. Nie, nie, nie. Żeby go psychicznie dręczyć. Oczywiście coś tam pomagasz. Ale jeżeli będzie matematyka, to mówisz: idź do matki. Marcin, bycie ojcem polega na tym, że musisz cały czas czepiać się oceny. Pytasz, kto w klasie dostał lepszą ocenę niż twoje dziecko. Mówię: tato, a co jak moje dziecko będzie najlepsze? No, my z matką nigdy nie mieliśmy tego problemu. Ale gdyby się tak okazało, to wtedy mówisz: inni mnie nie interesują. Wychowuj, Marcin, dzieci po azjatycku. Czyli, czy ja mówię po chińsku? O! Obiecuj swojemu dziecku, obiecuj i jeszcze raz obiecuj. Mówię: co, tato? Marcin, Kaczyński w chuja zrobił pół Polski, a ty sobie nie dasz rady z jednym dzieckiem. Trzymasz słowa, to mówisz, że zwalasz na Tuska, albo wypierasz się. Ja mówię: tato, ale przecież jak coś się obiecało, to przecież trzeba dotrzymać słowa. Marcin, swojemu dziecku. No bez przesady. Marcin, czy ty pamiętasz nową kolejkę na gwiazdkę pod choinkę? Nie. No widzisz. To ja wychowałem dwójkę dzieci, czy ty, co? Wychowałem, wychowałem. Kręciliście się, matka was wychowała. Rodzice też, aby nas zachęcić do tego, żebyśmy się uczyli, wymyślili nam kiedyś, że kieszonkowe będzie zależało od ocen. No i za 6 do kieszonkowego dopisywało się 10 zł. Za 5 5, za 4 4 zł, za 3 nic, za 2 odejmowało się 5 zł, a za 1 odejmowało się 10 zł. Na koniec miesiąca przychodzę zadowolony, bo byłem dobry z matematyki i z plastyki. Tato, patrz,
Ile mi wyszło? O, Marcin, za dużo. Mogę dać ci 40 zł. Ja mówię, tato, ale wyszło mi 125. Marcin, a ty uczysz się dla siebie czy dla pieniędzy? Ojciec przekazał też nam najważniejszą metodę wychowawczą, czyli straszenie drugim rodzicem. Czekaj, niech tylko matka się dowie. Czekaj, niech tylko ojciec wróci z więzienia. Moi rodzice wychowali dwóch synów i nie ma rodzeństwa bez siniaków, błyk i awantur. Jeżeli ktoś z was nie miał konfliktów z bratem albo z siostrą, to prawdopodobnie to nie jest wasze rodzeństwo. A kto z was był tym najmłodszym w rodzinie, tą perełeczką, tym skarbem w głowie, co? Tam, tutaj, nienawidzę was, bo ja byłem tym najstarszym, który musiał po was sprzątać, pilnować was i tym, na którego zawsze kablowaliście. Rodzicom się wydaje, że z dziećmi to jest jak z naleśnikami. Ten pierwszy nie musi się udać. Tylko takie ledwo rozrobione ciasto, na zimny olej, na zimną patelnię, tylko takie... Dobra, nie obracaj na drugą stronę. Da się psu. Albo będzie na krokiety. Ja mam 4 lata młodszego brata. Ja zawsze byłem Marcin, a mój brat Mareczek, Maruś, Marunia. Jak on coś narobił, to była zawsze moja wina, bo widocznie Marcin go nie przypilnował. To mój brat na placu zabaw złamał nogę, a była moja wina, bo to widocznie Marcin dał mu taki przykład. On wszystko mógł robić na odpierdol, bo rodzice i tak zawsze po nim poprawiali. A dlaczego poprawiali po nim? No bo to Maruś. A mój 4 lata młodszy brat doszedł do wprawy. Jest kłótnia, awantura, rodzice wpadają do pokoju, a on w jednym momencie potrafił się rozpłakać. Marcin mnie bije! A dla rodziców winny jest ten, który nie płacze. Ten nie płacze, ten płacze, a więc ten jest winny. Co z tego, że kurwa spałem? A nawet jak udowodniłeś swoją rację, to ci powiedzą, jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. To nie zawsze działało. Wróciłem do domu wstawiony, ojciec do mnie, Marcin, piłeś. Mówię, tato, co ty opowiadasz? Tato, jestem trzeźwy. Marcin, piłeś, jesteś pijany. Tato, co ty opowiadasz? Tato, jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. Ten starszy w rodzeństwie zawsze przeciera szlaki. Ja nawet jak miałem 18 lat, to musiałem być punkt 22 w domu. A ten młodszy? On miał 15 lat. Mamo, tato, jadę z kolegami pod namioty. A matka, Maruś, pieniądze masz na stole, plecak już spakowany. Jakby ci się przypomniało, to zadzwoń do matki, że żyjesz. Myślę, co tu się odpierdala. Idę do mamy i mówię, mamo, przecież on ma 15 lat dopiero. O, faktycznie, Marcin, 15 lat, zapomniałam. Maruś, idź do ojca, da ci prezerwatywy. Mamo, ale ja też mam wieczorem imprezę. Mi też by się przydały prezerwatywy. Nie, 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 Marcin. Nie, nie, nie. Ty jesteś starszy, mądrzejszy. Ty musisz zdążyć. Plus bycia starszym rodzeństwem, jesteś wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o stylówkę. Chodź tu, gówniarzu, chodź. Widzisz tą bluzę? Widzisz te spodnie, nie? Widzisz te buty? Jak ta bluza będzie tak rozciągnięta, nie? Że będzie to kolan, a te buty tak dziurawe, że będzie widać cały duży palec, to wtedy będą twoje. A najgorzej jest być tym średnim w rodzeństwie, bo jesteś pomiędzy młotem a kowadłem. Zabawkę zawsze musisz oddać temu najmłodszemu, a zawsze słuchać musisz się tego starszego, bo jest mądrzejszy, starszy. Ten najmłodszy w rodzinie nie będzie bił się z tym najstarszym, no przecież nie ma szans. A ten najstarszy przecież nie będzie bił tego najmłodszego, bo to nie wypada. Także jak jesteś średni w rodzeństwie, to masz całe życie w pierdol. Ten średni w rodzeństwie jest,
ale mogłoby go nie być. Jest taki niezauważalny. Rodzina bez tego średniego i tak będzie rodziną. Jak zaginie ten średni, rodzice dopiero po 10 dniach zgłaszają zaginięcie. Dzień dobry, chciałem zgłosić zaginięcie. Znaki szczególne, no to tak. Wykształcenie średnie, oczy średnie, wzrost średni, imię, no średnio. Ale ja wiem, że teraz na sali są pewnie też osoby, które totalnie nie mają pojęcia, o czym mówiłem przez ostatnie 3-4 minuty, bo oczywiście lepiej jest być samolubnym skurwielem. Wiecie, o kim mówię, nie? O jedynakach. Wiecie, jaki jest największy problem z jedynakami? Oni nawet nie wiedzą, że są zjebani, bo im rodzeństwo tego nie powiedziało. Inspiracją do tego programu oczywiście jest moja narzeczona. Ile najwięcej czekał pan na swoją kobietę przed wyjściem? Godzinę? No, ja miałem podobnie, nie? Jesteśmy umówieni ze znajomymi do kina. Ja czekam, już za chwilkę ma się zacząć seans. Znajomi dzwonią, piszą SMS-y, gdzie jesteśmy. A ta, jeszcze czekaj tutaj, a czekaj jeszcze do łazienki, a jeszcze może inna buzeczka, ale te buty nie pasują do tej buzeczki, czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiecie, stoję, ubrany, już czekam, mówię, przyspieszę to, otwieram drzwi. Nie przyspieszyłem. Wychodzę na korytarz. Winda przyjechała, nic z tego, muszę wracać do domu. Wracam, stoję, aż się zgrzałem, no to musiałem zdjąć kurtkę. Z tego stania też mi nogi zaczęły boleć, to ku sobie przysiadłem. No i w końcu pytam, taki zdenerwowany, Sylwia, długo mam jeszcze na ciebie czekać? Ona przychodzi i mówi, Marcin, ja na ciebie czekałam całe życie. Nie możesz poczekać jeszcze parę chwil? Mam bardzo inteligentną i bardzo ładną narzeczoną. Do tego stopnia, że moi kumple do tej pory nawet, po zaręczynach, nie wierzą mi, że to jest moja kobieta. Oni myślą, że jej płacę za to, żeby mówiła, że jesteśmy razem. Ja przy niej... Dokładnie. Ja przy niej wyglądam jak model, ale model ten z paczki papierosów, gdzie jest napisane palenie zabija. Kiedyś jedziemy windą, wsiada taki dziadek, patrzy na Sylwię, patrzy na mnie, robi tak. Co on sobie pomyślał, nie? Pewnie ma w chuj kasę. Albo dużego chuja. Głupi chuj. Pamiętam po jednej z pierwszych takich upojnych nocy, wstaję rano w takich skowronkach, myślę, wow, jak jestem zakochany, jakie mnie szczęście spotkało, że jestem z taką kobietą. I przychodzę do niej i mówię, Sylwia, dla ciebie śniadanie do łóżka, na co masz tylko ochotę? A ona, pasztet. A ja, haha, ale mi się trafiła kawalara. Biegnę na skrzydłach miłości, biegnę do sklepu, po świeżutką bagietkę, szynkę, dwa rodzaje, zwykła, prosciutto, dwa rodzaje sera, zwykły, cheddar, świeżutkie pomidorki koktajlowe. Szczerze? Same te masło osełka, kurwa, 12 zł. Biegnę do domu, idę do kuchni, przygotowuję jej, podaję do łóżka na tacę, a ona, Marcin, gdzie pasztet? Ty nie żartowałaś? Ty naprawdę lubisz pasztet? Uwielbiam, Marcin. Spójrz na siebie. Dopiero później coś mi tak zaczęło świtać, nie? Przy tobie zawsze się czuję jak na biwaku. Lub jeszcze ten taki najtańszy pasztet, ten taki, wiecie, z logo kogucika, kojarzycie? Mówi do niego, kup mi ten Stasiorkiem pasztet. Stasiorkiem mi kup. Moja narzeczona jest z Podkarpacia, z Jarosławia. To jest 20 km od ukraińskiej granicy. Jak ja ją wziąłem do Rybnika, do mojego kumpla na imprezę, na urodziny, to ona mnie pyta, Marcin, a co tam jest na stole? Pytam, gdzie? No wódka. A na tej wódce akcyza i banderola.
Ona mówi, że jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie widziała. Wódka w szklanych butelkach, jak oni przywieźli to w kole zapasowej. Na Podkarpaciu do wszystkiego dodają śmietany. Do pierogów z serem z śmietaną. Do pierogów z mięsem, nawet dodadzą ci śmietanę. Nawet do schabowego, ziemniaki, surówka, nawalą ci śmietanę. A raz kiedyś zabrakło śmietany i musieliśmy pić samą wódkę. Ja jestem wielkim fanem serialu Przyjaciele i uwielbiam Jennifer Aniston, dlatego tak cieszę się z tego, że moja dziewczyna ma śmiech jak Janis. Ona, przysięgam, ona ma naprawdę taki śmiech. Chandler Bing, oh my god! Naprawdę, ona ma tak okropny śmiech, że przy moich znajomych ja nie opowiadam dowcipów, żeby ona się tym śmiechem nie zaśmiała. A później znajomi piszą SMS-y. Marcin, przy niej nie jesteś sobą. Jesteś jakiś sztywny. Ona ma tak okropny śmiech, że gdy byliśmy w kinie na komedii, to uwagę nam zwrócił nawet lektor. Ona z tym śmiechem to mogłaby pracować jako anestezjolog w szpitalu. Wybudzać ze śpiączki. Dobre, dobre, już wstaję, spokojnie, spokojnie. Plus, zajebiście dogaduje się z koniami. Jicha! Jak słyszę, nie tylko ona ma taki śmiech. O rady, ja sobie zaraz pana spakuję i będę brał na każdy występ i do pierwszego rzędu. Pan przestanie, bo ja później tego na YouTube nie wrzucę. Przysięgam, to jest nikt z rodziny. Proszę, wyprowadźcie chłopinę, bo ja nie będę mógł ruszyć dalej. Powoli mi pan kradnie show. To moja narzeczona ma psa, ale z tym chujem na spacery muszę chodzić ja. A wiecie, jak wygląda facet? 1,90 m wzrostu, na spacerze z miniaturką Yorka. Ona jest taka mała, że jak jest wyższy krawężnik, to ja muszę ją podsadzać. Padał kiedyś deszcz, ta jorczyca mi zmokła, to mnie do sklepu nie chcieli wpuścić, bo powiedzieli, że ze szczurami to nie wpuszczają. I nie lubiłem z nią chodzić na spacery. Dopóki nie okazało się, że same zagadują do mnie najlepsze laski na osiedlu. Ojojojoj, jaki słodziak! Jak się nazywa? Marcin. A, psinka Jessica. Chodź, 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 kochanie, chodź, 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 tatusia. Gdy braliśmy ją ze schroniska, miała tylko 3 łapki. Moja narzeczona jest świetnym kierowcą. Nikt tak jak ona nie rusza z trójki. Zmieniłem auto, kupiłem auto w automacie, wcześniej miałem manualną skrzynię biegów. Dałem się jej przejechać i pytam jak? I co Sylwia, co sądzisz, jak tam, lepiej? A ona, Marcin, dla mnie bez różnicy. I tak rzadko biegi zmieniałam. Gdy ona ma być kierowcą, siada na miejscu kierowcy, to nic nie wie. Marcin, jak mam światła załączone już są czy nie? Który to mam włączyć? Marcin, jak to był wsteczny? RD, proszę pomóż. I nic nie wie. Ale za to, jak się przesiada na miejsce dla pasażera, to się nagle zamienia w kubicę. Najmądrzejsza, wie wszystko. Marcin, nie tak jeździsz. Marcin, co ty robisz? A Marcin, lewo skręt, redukcja do trójki. Wyprzedzaj tego tira, bo się kończy potrójna ciągła. Pożyczyłem jej auto. Po godzinie dzwoni. Marcin, zapaliła się kontrolka.
A ja, aha, zaczyna się. Pytam, a jakiego koloru jest ta kontrolka? A ona mówi coś w stylu, taki palisander przychodzący w Tycjan z domieszką orchy. Dobra, pomarańczowa czy czerwona? Pomarańczowa. Mówię, uff, to nie najgorzej. I pytam, a co tam jest narysowane na tej kontrolce? A ona, fontanna. Czyli spryskiwacza. A ja do niej, Sylwia, auto ci mówi, że musisz je umyć. Wow, Marcin, jakie my mamy mądre auto. Szkoda, że ty nie masz takiej kontrolki. Kupuje panu kobietę ubrania? Tak? A pani kiwnęła pierwsza. No i mi zawsze kupowały ubrania kobiety. Jak mieszkałem z matką, to matka. Później wyprowadziłem się na studia. Wiecie, jaki był dla mnie szok? Jak poszedłem pierwszy raz na zakupy i się okazało, że majtki mają rozmiary. Teraz ubrania mi kupuje narzeczona. Ale ubrania też kupuje mi jej siostra. No to już jest chyba trochę dziwne, co? A najgorsze jest to, że ta siostra uwielbia takie oryginalne ciuchy, wiecie, takie z wielkimi napisami, z wielkim logo. A ja później muszę w tym chodzić, żeby jej nie było przykro. A wiecie, jak ludzie na mnie patrzą, jak ja wyskakuję na miasto w bluzie z wielkim napisem Pepko? Chciałem dać bezdomnemu 2 złote, to mi powiedział, nie, nie, panu jest bardziej potrzebne. Jak spotykam innego faceta, który też jest ubrany w ciuchy z Pepko, od razu jesteśmy ziomami, abyśmy razem siedzieli w więzieniu. Siema, stary żółwik, za co w tym chodzisz? Człowieku, podobno w 40 stopniach napis Pepko sam schodzi. Ta siostra swojemu facetowi kupuje dokładnie te same ubrania, co mi. Jak my w czwórkę razem jedziemy gdzieś na wczasy, to jesteśmy ubrani dokładnie w to samo. My wyglądamy jak 2 bęcwałe, nie? My wyglądamy we dwóch jak reprezentacja Urugwaju w bobslejach. Dlatego muszę wziąć dziewczynę i przeprowadzić poważną rozmowę. Dziewczyny, to nie jest tak, że nie chcę chodzić w tanich ciuchach z Pepko, tylko ja uwielbiam wydawać mnóstwo kasy na ubrania. Naprawdę, mnóstwo kasy. Dlatego w całym przyszłym sezonie będę się ubierał w Lidlu. I tu jest podstawowa różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną. Bo kiedy mężczyzna widzi kobietę, z którą będzie, patrzy na nią i myśli, wow, jaka ona jest niesamowita, jaka piękna, ten błysk w oku, muszę podejść, zagadać. A gdy kobieta widzi pierwszy raz faceta, z którym będzie, obczaja go tak, od góry do dołu, o, buty mu się zmieni, spodnie kupinowe, koszulę wyprasuje, pójdzie się z tym do fryzjera, odwszawi, wyszczotkuje, wykąpie, no może coś z tego będzie. Bo kobiety kochają facetów nie za to, jacy są, tylko za to, jacy by mogli być. Co nie? Tak. Ja wiem, że teraz po oglądaniu tego programu może być tak, że na sali teraz są jakieś pary i dojdzie, wiecie, do takiej niezręcznej sytuacji, że wracają i... Jak tam, kochanie, podobał ci się jego stand-up? No. No. Dobrze, że chociaż na stand-upie se mogłam posłuchać o zaręczynach. Dlatego chciałem wam powiedzieć, panowie, jeżeli kobieta kocha, no to poczeka na te zaręczyny. Drogie panie, jeżeli facet kocha, to też kurwa nie będzie czekał w nieskończoność, co? Nie ma co się spieszyć z zaręczynami. Ja powiem wam szczerze, ja bardzo długo szukałem tej jedynej. Kiedyś spotkałem się z dziewczyną, byłem bardzo zestresowany tym spotkaniem. Chciałem powiedzieć jej komplement,
I z tych stresów, zamiast jej powiedzieć, że jest wyjątkowo unikatowa, powiedziałem jej, że jest wyjątkowo jednorazowa. Uwielbiam inteligentne kobiety. Jeszcze jak czytają książki, o rany, o. Ale wiecie, nie tak, że składa literki całymi zdaniami. No i poznałem dziewczynę i mówię, idziemy do mojego kumpla na imprezę. On ma takie bardzo imprezowe imię. Raz w roku, tego jednego dnia, wszyscy imprezują. Zgadnij, jak ma na imię. A ona... Andrzejki? Ja mówię, nie, słuchaj, nie Andrzejki, wiesz, jest na całym świecie, jest największa impreza, jest wielki bal, fajerwerki, odliczanie, no, a trochę później niż Andrzejki, troszkę później, no, a ona, Barburka? Nie Barburka, wiesz, najbardziej imprezowe imię, bale, imprezy, odliczanie na całym świecie, 10, 9, 8, 7, no, najbardziej imprezowe imię. Janusz? Nie mógłbym mieć dziewczyny, która jest materialistką, ale nie mógłbym się spotykać z kobietą, która ma totalnie gdzieś wszystkie rzeczy materialne. Kochanie, chciałbym zaproponować ci taką romantyczną kolację, wiesz, ja, wino, świece. O, Marcin, wino starczy. Kochanie, chciałem zaproponować ci romantyczny weekend w górach, ja, ty, Tatry, Zakopane. O, Marcin, po co pchać się w takie koszta? Kimniemy się na ławce. Następnego dnia budzę się koło niej rano, ona do mnie. Marcin, kierowniku, nie masz może 50 groszy? Można tą buteleczkę, będziesz topił i dziękuję. Szerokości, kierowniku. Naprawdę, nie ma co się kłócić o to, kiedy będą zaręczyny. Jeżeli będziecie razem, to jeszcze zdążycie nie raz się pokłócić. Pamiętam kłótnie moich rodziców, kiedy kłócą się przez godzinę. Powiedzieli sobie już wszystko, a i tak jedna osoba po kłótni wychodzi do drugiego pokoju i jeszcze pod nosem... Powiedział mi... Halo, ty jeszcze mówisz do mnie? Halo, przecież my się wyjaśniliśmy wszystko. Nie, wyjaśnione. I to wiecie, nie ma żadnej logiki, składu, żadnych rymów. I tak powstał, kurwa, polski rap. Nie chciałbym was w tym, z tymi złymi emocjami zostawić teraz, dlatego, żeby wyzerować teraz te emocje, propozycja dla was. Słucham, co? Co? Propozycja dla was, żeby wyzerować te emocje. Jeszcze coś lepszego. Czy ktoś z was teraz chciałby wyjść tutaj na scenę? Ja oddaję mikrofon i oświadczyć się. Tam taki cwaniaczek? Po jednym, tylko jedne zaręczyny. Dobra, idziemy dalej. A może któraś pani chciałaby się oświadczyć swojemu facetowi? A wiecie, że na ostatnim występie pani jedna zrobiła tak, że wzięła ode mnie mikrofon i oświadczyła się swojemu facetowi? Super, co? No, z jednej strony super, ale nie wiem, czy chciałbym, żeby mi się oświadczyła moja dziewczyna. Mogłoby dojść do niezręcznej sytuacji. Wyobrażam sobie, że lecimy gdzieś na jakieś egzotyczne wczasy, jesteśmy we dwójkę na jakiejś plaży, zachód słońca, palenki, ciepły ocean, jest mega romantycznie. I powiem wam szczerze, że gdyby ona wtedy przede mną uklęknęła, wiecie, co bym zrobił? Rozejrzał się w prawo, w lewo, nikt nas nie podgląda, nikt nas nie nagrywa. Tak. Na koniec mam dla was coś ekstra. Kojarzycie, jak na koniec filmu, gdy są już napisy, są puszczane takie wszystkie wpadki, wycięte sceny?
Każecie? Czy chcielibyście zobaczyć teraz wycięte sceny, wycięte żarty z programu Moja Konkubina? Tak. Okej, okay. Ale na waszą odpowiedzialność, okej? Okay? Pierwszy żart wycięty. Moja narzeczona zapytała mnie, Marcin, czy na twoim kawalerskim będą jakieś kobiety? Odpowiedziałem, kobietami bym ich nie nazwał. Drugi wycięty żart, który kazała wyciąć mi narzeczona z programu, ale ponieważ już jesteśmy po programie, no to sorry. Zawsze, gdy myślałem o kobiecie, z którą będę, myślałem o kobiecie pięknej, inteligentnej, sympatycznej, lubiącej podróży, oczytanej. Wiecie, taka kopia mnie. Ale wiecie, dlaczego tak naprawdę z nią jestem? Dlaczego tak naprawdę z nią jestem? I te pary, które są w związku tak krótko, tam do roku, parę miesięcy, nie będą wiedzieli, o co mi chodzi, ale te, które są dłużej, przyznają mi rację. Wiecie, dlaczego z nią jestem? Nie wkurwia mnie. Co, po ślubie? Trzeci wycięty żart o wychowaniu dzieci. Nie mógłbym przeżyć tego, kiedy moje dziecko kiedyś zagrałoby w programie Wars of Shore albo Hotel Paradise. Jeżeli moje dziecko kiedyś będzie przed kamerami uprawiało seks, czeka go kara. Ale wiecie, nie taka zwykła kara, szlaban na komputer, zabieram smartfona, nie możesz wychodzić z domu, nie, coś gorszego. Jeżeli moje dziecko kiedyś nagra pornosa przed kamerami, obiecuję, że przyłamie się i ja nagram pornosa z jego matką i wyślę do wszystkich jego znajomych. Żeby to jego bardziej zawstydzić niż ono mnie. Jeżeli moje dziecko kiedyś zagra w takim programie, przysięgam wam. Nagram gangbang z 20 czarnoskórymi. Wyślę filmik do mojego dziecka. Na filmiku moje dziecko zobaczy, jak posuwam jego matkę. Do kamery mówię, ruchaj jak tatuś! Oznaczajcie go na TikToku! I wtedy, gdy będę posuwał jego matkę, krzyknę aaa! Ona zapyta, doszedłeś? Nie! Pękło mi coś w krzyżu, ale czego się kurwa nie robi dla dzieci? Kolejny wycięty o imionach. Czy ktoś z was ma swoje zwierzątko, które nazwane jest ludzkim imieniem? Tak? Ja na przykład nie chciałbym, żeby ktoś swojego psa nazwał Marcin. No nie chciałbym. A później ktoś inny usłyszy historię. Stary, byłem ostatnio na spacerze z Marcinem. W biały dzień, człowieku, jak na trawniku dorwał taką jedną, no nie chciał jej dać spokoju. Co, Marcin, takie rzeczy? No na serio, w biały dzień, nie? Musiałem go odciągać. Później wracamy do domu i stary zesikał się w przedpokoju. Co? No tak. A później przeprosił chociaż. Nie, co ty? Tylko popatrzył na mnie i zaczął się lizać po jajkach. Kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Było naprawdę cudownie. Na koniec chciałem wam powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, jak Polacy pomagają Ukraińcom. Ja sam też starałem się coś zrobić. Mam kumpla Ukraińca, jego matka była na granicy, a jemu zepsuło się auto. Pojechałem po nią, przywiozłem, ona mi tak bardzo dziękuje i pyta, czy może się jakoś odwdzięczyć. Ja mówię, nie, że dziękuję, jesteście w potrzebie, to jest bezinteresowna pomoc. A ona, że naprawdę, że chciałaby się jakoś odwdzięczyć. Ja mówię, no w sumie jest jedna taka rzecz, bo jak to się wszystko skończy, to wtedy wy z Ukrainy możecie podesłać nam swojego prezydenta, a my odeślemy wam naszego.
Dziękuję wam, byliście niesamowici. Dzięki, wystąpił dla was Marcin Zbigniew Wojciech. Dzisiaj gram ten program po raz ostatni i podczas tego, gdy pytałem, czy ktoś się oświadczy, na scenę, podczas grania tej trasy programu Moja Konkubina, oświadczyły się cztery pary. Naprawdę, naprawdę, mam nagrania. Raz nawet oświadczyła się pani swojemu facetowi. Ale to akurat była pierwsza randka z Tindera, więc no, ten związek mógł nie przetrwać. Mam to nagrane. Karolina, czy zostaniesz moją żoną? Zapytam się mu poważnie. Oczywiście. A Malko ma na sali? Dobra, powiedz tak, później sobie wyjaśnicie. Pierwszego wyjrzenia widziałem, że to jest ona. Przed wami... Jak ona miała na imię? Kleksi! Od zawsze. Czy będziesz moją... Powiedziała tak! Dziękuję wam bardzo. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Kochajcie mnie na Instagramie. Polubcie mojego Facebooka. Podbijajcie moje aukcje na Allegro. Muskajcie mnie po plecach. Komornikowi nie zdradzajcie miejsca mojego pobytu. Dziękuję wam. Marcin Zbigniew Wojciech.